Przyrodę kochamy w Gościeradowie. Przez nasze akcje każdy się dowie, że ekologię poważnie traktujemy, świat przed śmieciami ratujemy. Sprzątamy dla Polski, w niej mieszkamy i o nią dbamy. Po czystym lesie spacerujemy i pięknem otoczenia się radujemy. Baterie i nakrętki w naszej szkole zbieramy, do różnych akcji się włączamy. Wiemy, jak śmieci segregować, do jakich pojemników je załadować. Gry ekologiczne tworzymy i przy nich świetnie się bawimy. W terenie lekcje się odbywają, uczniowie wodę w stawach badają. Dzień wody obchodzimy, wodę szanujemy, z wiadra na darmo jej nie wylejemy. Z Nadleśnictwem Gościeradów współpracujemy, jako instytucje się szanujemy i projekty wspólnie realizujemy. Wszyscy do Warszawy pojechali, by o wiatrakach nam poopowiadali. I już wiemy, że energia odnawialna jest niewyczerpalna. Konkursów krajoznawczych nie omijamy i w nich często wygrywamy. W szkolnym ogrodzie roślin nie brakuje, każdy uczeń je pielęgnuje. W akcjach dla zwierząt się udzielamy, czworonogom z chęcią pomagamy. Pomoc niesiemy, bo zwierzęta bardzo szanujemy. Rozumiemy, że Dzień Drzewa to ważne wydarzenie. Drzewa oczyszczają otoczenie, w tlen nas zaopatrują i domy z nich też budują. Pszczołom kwietne łąki robimy, bo miód bardzo lubimy. Pszczoły to owady pożyteczne, niektórzy myślą, że są zbyteczne. W naszej szkole o tym wiemy i innych edukujemy. Dynia to warzywo pomarańczowe, bardzo pyszne i przy tym zdrowe. Cała szkolna społeczność drzewa sadzi, to do dobrego nas doprowadzi. Postawę patrona Jana Pawła II naśladujemy, dlatego przyrodę szanujemy.